Jak z jednego oczka prawego zrobić trzy oczka? Najprostszy sposób to jest taki, że robię najpierw oczko prawe, potem robię narzut i to samo oczko, którego nie zdjęłam z drutu lewego, przerabiam znowu i robię z niego oczko prawe. I w ten sposób uzyskałam z jednego oczka prawego trzy oczka. Jeszcze raz, oczko prawe, nie zdejmuję tego oczka z drutu lewego, narzut i ponownie w ten sam sposób oczko prawe i już, trzy oczka z jednego.